Mam nadzieję, że powitacie go bardzo gorąco. Przed wami główna gwiazda dzisiejszego wieczoru, przed państwem Jakub Poczęty! Siema Bydgoszcz! Ciekawostka, mój drugi program. W zeszłym roku wypuściłem pierwszy o nazwie Masa Pytań. I to jest jak małe dziecko, bo tworzysz to dziecko, to jest twoje, to jest twój twór. Tam dziewczyna ci podpowiada, więc wszystko co chujowe to po niej. I potem bierzesz to dziecko i wypuszczasz je w świat, żeby pochwalić się ludziom. I po dwóch dniach piszą do ciebie ludzie, że widzieli twoje dziecko. I masz kurwa dziecko upośledzone. Tak wyglądają komentarze w sieci, ja się naczytałem. O jest, mój ulubiony, gruby Robert Lewandowski. Wy też to widzicie często. Ja nie wiem, czy typ mi chciał dowalić, że gruby, czy że Lewandowski, bo to było zaraz po mistrzostwach. Ale pojawiła się masa komentarzy związanych z tym, że mówiłem o narodowcach. Śmieją się z dziewczyny, która wytatuowała orzełka nad cipką. No w chuj śmieszny koncert, umówmy się. I od razu pojawili się specjaliści, politolodzy piszący mi: ty lewacka kurwo! Przedstawiciele LGBT piszący: chuj ci w dupę! Co jest trochę komplementem z ich strony. I przedstawiciele wielu miast i miasteczek całej Polski piszący mi: co mi zrobią, jak tam przyjadę. Także ja wakacje mam już zaplanowane. Ale pojawił się jeden zarzut, który mnie bardzo zabolał. Zarzut, że nienawidzę Polski i Polaków. To nie jest tak! Ja uważam nas za spoko naród, ale bez przesady. Jesteśmy jak sałatka warzywna. Dwa razy w roku na święta i styka. Ja bardzo lubię Polskę, ale nie uważam nas za kogoś wyjątkowego. Ostatnio zapytałem o to w Warszawie, kto uważa Polskę za wyjątkowy kraj. Jeden typ się zgłosił. Ja mówię: czemu? A on: no wyjątkowo nas w dupę ruchają. I tu się trochę mogę zgodzić. Nie wiem, czy kojarzycie, jak do Polski przyjeżdżają Erasmusy z Francji, Hiszpanii, Włoch, to Tinder szaleje. Dziewczyny chodzą spocone, bo przyjedzie jakiś Alvaro, zamiast patelni im zrobi paeje. Nie ma kraju, gdzie laski chodziłyby mokre na myśl o Polakach. Gdzie by mówiły: mój Boże, niech ma tylko sandały i skarpety. By miało ruchanie, tak? Albo błagam, niech mu cebulą z ryja jedzie. Nigdy z Hiszpanii nie odbyła się rozmowa w stylu Conchita. Bzykałam się wczoraj z Polakiem. Ty wiesz, ile on zarabia? 463 euro. Brutto. To jest ta kwota. Czasami ludzie mi zarzucają, że jestem zbyt krytyczny dla Polski, ale to nie jest tak, ja jestem stuprocentowym Polakiem. Jak możecie zobaczyć, mam dzisiaj na sobie spodnie z jedną dziurą. W kolanie. No kurwa, mamy geniusza na sali, nie? To jest jedną dziurą w kolanie. Taka ciekawostka w ogóle, część z was myśli, że my stand-uperzy zarabiamy nie wiadomo jaki hajs. To są spodnie za 4 dychy, ale jak mają dziurę, to za 100. Tak działa marketing. To są spodnie z dziurą w kolanie, bo jakiś czas temu zapowiadałem komika, on wychodzi na scenę, ja poszedłem do baru, do góry, po schodach, po piwo, wziąłem 2, no bo co będę 2 razy chodzić. I biorę te 2 piwa, idę po schodach na dół i kojarzycie ten moment, kiedy myślicie, że to już ostatni schodek? I on nie jest ostatni. No więc ja się wywaliłem, przywaliłem klasycznego małysza, rozdarłem spodnie, rozdarłem kolano i możecie zapytać: no dobra, gdzie tu historia o tym, że jesteś Polakiem? Ani kropli nie ulałem. Poza tym, żeby nie wypierdalać tych spodni, opowiadam teraz tę historię, więc to już jest szczyt cebuli. Ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj wystąpić, szczególnie, że jestem mega słaby w ogarnianiu sobie występów, naprawdę. Do tego stopnia, że jak dzwonię do jakiegoś klubu, pytam, czy mogę tam zagrać, zazwyczaj mi zadają magiczne pytanie: panie Jakubie, a za ile? I mi się włącza geniusz biznesu i mówię: a ile dacie? No najchętniej za darmo. Okej. Jestem tak słaby w ogarnianie sobie grań, że kiedyś na weselu zagrałem.
Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki moment, że wjeżdża pieczona świnia, wszyscy się ustawiają z talerzykami, bo dałem prezent, to świnka upierdolę. I potem biorą te świnie, siadają przy stołach, zaczynają ją jeść i to był ten moment, kiedy para młoda uznała, no dobra, wychodzisz na scenę. Ja wychodzę, ludzie mieli miny w stylu, kurwa, drugiej nie zmieszczę. Jestem tak słaby w ogarnianiu sobie występów, że jakiś czas temu zadzwonili do mnie z gali wolontariusza roku, żebym tam wystąpił. Na publiczności mieli być wolontariusze roku i niepełnosprawne dzieci. No mój target ogólnie. I ja nie chciałem się zgodzić, ale dałem się przekonać. I babka, która to organizowała, mówi: panie Jakubie, tylko bardzo proszę taki delikatny materiał, bo w zeszłym roku był inny komik, tym dzieciom nie do końca się podobało i one wyszły w trakcie. I mi się znowu włączył geniusz biznesu i mówię: to jak wyszły w trakcie, to chyba nie były takie niepełnosprawne, co? Nie dostałem tego grania. To są dziwne myśli, to są pojebane myśli, pojebane rzeczy, które ja mówię na scenie. Ja mam wrażenie, że u mnie to jest rodzinne. Mam ojczyma, mówiłem o tym w poprzednim programie, ale mam też ojca i trochę wam o nim opowiem. Bo mój ojciec jest fantastycznym facetem. Kiedy mój ojciec dowiedział się, że zaliczył wpadkę i urodził mu się dziecko, jak prawdziwy mężczyzna powiedział: no jak już powiedziało się A, trzeba umieć powiedzieć limenty. Żartuję oczywiście, a porcja była jego pierwszym. Do dziś pamiętam gry z dzieciństwa, w które grał ze mną tata. Jego ulubioną grą była gra w chowanego. Jebany był w to tak dobry, że jak raz się schował, to go 8 lat nie widziałem. Myślę, że po tych dwóch żartach już ogarniacie, że mój ojciec wyznaje zasadę: no, w miłości to musisz dać drugiej stronie zatęsknić. I ja się zgadzam. Ale kurwa, nie 26 lat. To jest grube przegięcie. 7. Już 7. Przyłapany. A skąd wiesz, może zadzwonił? Ja przez długi czas, przez wiele lat, myślałem, że to była moja wina. Że to ja byłem niewystarczająco dobrym dzieckiem, żeby ojciec z nami został. Czasami dzieci rozwodników tak mają. A potem przeczytałem taki tekst, że pierwsze dziecko jest wpadką, ja miałem z tym luz. Drugie jest z miłości, a trzecie dla ratowania małżeństwa. Ja mam dwie młodsze siostry. Więc kiedy najmłodsza mnie wkurzyła, to powiedziałem: i widzisz, nawet małżeństwa rodziców nie uratowałaś. Ja wiem, to jest gruby żart, część z was się już tutaj odsuwa. Tam walić niepełnosprawne dzieci, siostrę dojebałeś. Także na chwilę zmieniamy temat, odchodzimy od mojego ojca. Cześć, co wolisz, psy czy koty? Koty. Koty są mega zajebiste, też nie lubię policji zresztą, także spoko. Kto lubi koty, niech zaklaszcze. Okej. Taka mała anegdota o kotach. Jakiś czas temu pojechałem w trasę i ledwo wyjechałem, już moja dziewczyna zadzwoniła do mnie, że zaadoptowała kota. Wyczekała mnie jebana. A ja wiem, czemu ona tego kota chciała, bo on jest taki słodki i puszysty i do tulenia. A już wiem, kto tego kota będzie musiał karmić, kto tego kota będzie musiał czesać, kto tego kota będzie musiał wypierdolić w worku do rzeki. Nie, to jest tylko żart, spokojnie. Bardzo lubię zwierzęta, koty szczególnie, także tutaj się zgadzamy. Bo koty są mega fajne, jak są małe, to są właśnie tymi puchatymi kuleczkami, można je przytulić. Z kotem można się bawić, kota można nakarmić i widzieć, jak on tak wcina słodko. Wprawdzie koty mają tę wadę, że wiecie, chodzą własnymi ścieżkami, ruchają wszystko, co popadnie. No mój stary ewidentnie był kotem. Wracamy. Koniec przerwy. Koniec przerwy od mojego ojca. Bo całe życie słuchałem tych powiedzeń, które mnie strasznie wkurzały, że jaki ojciec, taki syn, niedaleko pada jabłko od jabłoni, co ojciec nakapie, jego syn rozdrapie. Jest takie powiedzenie w języku polskim, możecie to sprawdzić. Co musiał widzieć typ, który to wymyślił? Ja nie chcę rozdrapywać nic, co nakapał mój stary. Ale szczególnie jaki ojciec, taki syn mnie bolało, bo to ci determinuje życie. Mówi ci, jakim będziesz człowiekiem, nieważne jakim chcesz być. A ja nie chcę być taki jak on. Nie chcę być taki jak on, bo mój ojciec jest rudy. Fuj rudy.
i ja się urodziłem rudy. Ale mi przeszło. Także jestem teraz normalnym członkiem społeczeństwa i mogę oddawać głos w wyborach. Ja wiem, że jeśli jest tutaj 100 osób, to statystycznie może być ten jeden rudy, który po tym żarcie się wkurzy i wyjdzie. Ale umówmy się, śmiech pozostałych 99 wart jest tego, żeby rudy wypierdalać. A tak naprawdę nie chcę być taki jak on, bo mój ojciec powiedział mojej mamie, że odchodzi od naszej rodziny do swojej kochanki w imieniny mojej mamy. Ja wiem, to się może wydawać super okrutne, ale on po prostu nie miał prezentu, a głupio tak bez niespodzianki. Ale mam ojczyma, cudownego faceta, tylko ojciec to jest dziwna funkcja w życiu młodego mężczyzny, bo to jest obcy typ, który rucha ci matkę. Tak technicznie to wygląda i moje siostry się mega buntowały, moje siostry uciekały z domu. Ktoś z was uciekał kiedyś z domu? Nie, w domu są ziemniaczki, po chuj wychodzić. Ja to rozumiem. Powiedziałem ten żart w tej samej formie w Poznaniu, jeden typ wstał, powiedział pyrki. Bo mu się lokalny patriota na nim włączył. Moje siostry uciekały z domu i jeszcze się tym przechwalały, jakby było czym. Ucieczka z domu to nie jest nic imponującego. Dom jest najgorszym więzieniem na świecie. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby uciec z domu? Wyjść z domu. Nie jest kurwa żaden wynik. Kiedy ty układasz misterny plan ucieczki, twój wartownik robi ci obiad. Pies strażniczy wabi się Alisza, jest kurwiony, że nie idzie na spacer. Ucieczka z domu to nie jest żadne osiągnięcie, chyba że jesteś córką Józefa Fryncera. To jakby masz tam punkty bonusowe, jak ci się uda. Jakby moje siostry miały sobie na plecach wytatuować plan ucieczki niczym w serialu Prison Break, to wszyscy by je pytali, czemu masz prostą kreskę na plecach. Bo tak wygląda droga z pokoju do wyjścia. Ja nie uciekałem z domu. Ja nie miałem problemu z ojczymem, zaakceptowałem obcego typa, który rucha mi matkę. Bo mi kompa kupił. De facto byłem Alfonsem mojej mamy i sprzedałem ją za kompa. Z Windowsem 9.5. Lego? Ale jak jesteś dzieckiem, to tego nie rozumiesz. Nie rozumiesz tego, że ten obcy mężczyzna robi z twoją mamą te złe rzeczy? I dopiero po latach zaczęło do mnie docierać, o co to tak naprawdę chodzi. Że mój ojczym zabierał mnie na wszystkie możliwe place zabaw, do każdego luna parku, gdzie ja mogłem się wybiegać, wyszaleć, bo wiedział, że wrócę zmęczony do domu, zasnął od razu, a w tym czasie on będzie ruchać mi matkę. Mój ojczym pozwolił na to, żebym w wieku 12 lat najebał się z kumplami, bo wiedział, że jak wrócę pijany do domu, to pójdę spać, a on będzie ruchać mi matkę. Mój ojczym wysnęł mnie na wszystkie możliwe zajęcia pozalekcyjne, pozwalał jechać na każdy obóz, na jaki mogłem jechać, pozwalał mi czytać książki i słuchać muzyki głośno w pokoju. Jak myślisz, czemu? Niech się usłyszą. Bo dbał o moją edukację, kurwa. I w tym czasie ruchał mi matkę. Technicznie masz rację. Powiem wam, w latach 90., kiedy moi rodzice się rozwiedli, rozwody nie były tak popularnym sportem jak dzisiaj. W sensie każdy z nas zna przynajmniej jedną parę, która się rozwiodła. Czasem o to pytam, kto się rozwiódł, dlaczego. Jak zgłosi się kobieta, to nigdy nie powie czemu. Mówi, że to jest zbyt osobiste pytanie, że ona nie chce na to odpowiadać. Jak zgłosi się facet, zawsze ma jedną odpowiedź. No, bo to zła kobieta była. W końcu nie wytrzymałem jednego z pytań, czyli że co? O co chodzi z tym, że zła kobieta była? No ruchałem na boku, nie wybaczyła. Strasznie. W latach 90. rozwody jednak nie były tak popularne. Ja w szkole podstawowej byłem jedynym dzieciakiem, którego starzy się rozwiedli i którego wychowywał ojciec. Byłem jebaną gwiazdą. Dzieci miały dużo pytań, naprawdę. Głównie o to, czy ojciec napierdala mnie na trzeźwo, czy tylko po pijaku. Ale dużo. Ja miałem swoje taktyki. Ja byłem przygotowany, mi odwaliło od tej sławy. Jak nauczycielka mnie brała do tablicy, to mówiłem, proszę pani, bo ja się wczoraj nie uczyłem. Bo tęsknię za tatą. I ona mówiła, szkół za trzeci raz w tym tygodniu. Mi odwaliło od tej sławy do tego stopnia, że jak nauczycielka mówiła, Kuba, weź ich z mordzonkę, to ja, czym? Łzami? 100
100% skuteczności. Każda grzecznie gąbeczkę, nie chcę z nim gadać. Oczywiście to nie jest też tak, że wiecie, byłem gwiazdą przez całą szkołę, bo wszystko co dobre szybko się kończy, bo w trzeciej klasie do naszej szkoły przyszedł Michaś. Któremu stary umarł. Jebany farciarz. Ale powiem wam, chciałbym mieć dzieci. Chciałbym mieć dzieci. I ten program, który teraz mówię, ta ciekawostka, ma być też hołdem dla moich rodziców, dla mojej mamy i ojczyma. Bo szczególnie dla ojczyma. Bo mój ojciec zrobił coś, na co myślę, że większość z nas, mężczyzn, tak jak tutaj jesteśmy, nie byłaby w stanie się zdecydować. I nie chodzi o ruchanie mi matki. Kiedy mój ojciec miał 24 lata, postanowił być z moją mamą, kobietą z trójką bardzo małych dzieci, totalnie zniszczoną psychicznie po nieudanym małżeństwie. Kobietą, która nie wierzyła już w miłość i nie wierzyła w siebie. Postanowił być z nią i wychować nas jak swoje dzieci. I nie musiał tego robić. Mógł znaleźć inną kobietę, mógł mieć własne dzieci. I całe życie zastanawiam się, co musi się wydarzyć w życiu mężczyzny, żeby zdecydować się na taki krok. I dochodzę do wniosku, że moja mama musi się fantastycznie ruchać. No nie słuchaliście ostatniego żartu, naprawdę. W sensie... bierze jeńców. Dla mojej mamy środa jest codziennie. Jest, w końcu miasto, które złapało. W końcu miasto, które złapało, bo czasami gram w tych smutnych jak pizda miejscowościach. Swoją drogą, smutne jak pizda to ciekawe określenie. Ja się całe życie zastanawiam, o co tu chodzi. I wiecie, kiedy pizda jest smutna? Jak kobieta się położy na boku. Ale gra w tych smutnych jak pizda miejscowościach i mówię, ten żart o środzie i siedzą laski z miną w stylu, ale że co środa? No dwa dni po niedzieli, dwa dni przed sobotą, tak? Środa, czyli środek tygodnia. A siedzi taka najczęściej z facetem, który ma minę, ja wiem, że ty kurwa nie masz pojęcia. U nas w domu nie świętujemy. Taka ciekawostka, większość moich żartów testuje przy rodzinie. I ten ostatni miał być na urodziny mamy. Ale jest dzisiaj z nami, więc dajcie jej wielkie brawo. Ale chciałbym mieć dzieci. Mam 27 lat i bardzo bym chciał. Ja od razu widzę rodziców, nie? Mają minę w stylu, błagam, to weź chociaż moje. Ale chciałbym... Tylko boję się, że to spierdolę, boję się, że będę słabym rodzicem. Bo łatwo jest być chujowym rodzicem. Znaczy umówmy się, teraz jest trochę trudniej, bo masz 500 powodów więcej, żeby kochać to dziecko. Co no, beneficjenci na sali, klasyka do tego. Po 10 idziemy na scenę. Ja mam takiego kuzyna, profesjonalnego beneficjenta. Oj, wam powiem, on w CV-kę sobie może wpisywać opierdalanie państwa na hajs, nie? Czwórka dzieci, piąte, drodze, wszystko dwa lata z Angelą, nie? Z komórkami jajowymi się umówił, że bliźniaczki walą po prostu. I on właśnie ma tą swoją Angelę, żeby dobrze wam zobrazować, gdyby Angela była jabłkiem z Biedronki, to byłaby tym jabłkiem, które każdy w mieście dotknął i nikt na chatę nie wziął. Angela w życiu miała tak rozrywkowy epizod, że narzeczonka mówiła ciocie. Tak się była blisko. Mówiłem ostatnio ten tekst o tym, że mamy 500 powodów więcej, żeby kochać to dziecko i ktoś z sali mi krzyknął tak, ale dopiero drugie. I potem są takie pojebane sytuacje na Wigilii, że siedzi pierwszy bez prezentów i drugi zawalony prezentami. I pierwszy mówi, czemu ja nic nie dostałem, a on tyle dostał? Bo on zarabia. Zakupy robi, do domu się dołoży. Czasami na trasie, podczas występów, spotykamy też właśnie tych chujowych rodziców. Grałem kiedyś w takiej miejscowości Powic w Wielkopolsce. Jest ktoś z Powica?
Oczywiście, że nie. To było pytanie czysto retoryczne, ponieważ Powic jest tak chujowym miejscem, że tam się zostaje i wychodzi za kuzyna. Żeby wam dobrze zobrazować, Powic jest tak gównianym miastem, że jak raz tam przyjechało ich troje, to od tego czasu hymnem miasta jest Powic, Powic czem. To jest tak gówniane miasto. Ja tam występowałem, wychodzę na scenę, to była impreza plenerowa, opowiadam swój materiał, jesteśmy tu razem, nie wiem, z pół godziny. Wy już wiecie, że to nie jest dla dzieci, nie? Nikt z was po tym występie nie stwierdzi, no chuj, biorę Michałka na następny, nie? Tam wszędzie były plakaty, że tylko dla dorosłych, od 18 roku życia, że stand-up, zostaw gówniaka w domu. Dość prosty przekaz. I wychodzę na scenę, opowiadam swój materiał i widzę, że pod sceną coś się kotłuje. Ktoś drze mordę na organizatora. Po chwili ktoś puka mnie w ramię. To właśnie organizator. W trakcie występu. Ja się odwracam, a on... słuchaj, Kuba, bo są rodzice z dziećmi i są troszeczkę kurwieni. Musisz złagodzić materiał. Oczywiście, ziomuś. Pisałem to tylko ostatnie pół roku, no coś kurwa wymyślę. No nie, to nie działa w ten sposób. Więc z wrodzoną sobie wrażliwością odwróciłem się do publiczności i powiedziałem, słuchajcie, drodzy państwo, wiem, że są na sali rodzice z dziećmi, wiem, że są zdenerwowani przez to, co słyszą ich pociechy. Ale umówmy się, wszędzie były plakaty, że tylko dla dorosłych. Więc jak nie ogarniasz plakatu, to macierzyństwo też się przerośnie, oddaj to dziecko. Nie wkurzałem sponsora imprezy. Ale mamy też spoko sytuację z dziećmi. Co jest bardzo ryzykownym zdaniem z ust dorosłego mężczyzny, umówmy się. Ale ja też koloratki nie noszę, więc wiadomo, że bezpieczny, nie? Można ze mną dzieci zostawiać. Nie, mamy spoko sytuację z dziećmi, bo grałem kiedyś w Opolu i po występie podbiega do mnie mała dziewczynka, tak z 6 lat na oko, mówi, że jej się mega podobało, że chciałaby sobie zrobić zdjęcie, więc robimy to zdjęcie. Podchodzi jej mama i mówi, proszę pani, czy nie uważa pani, że córka nie powinna tego słuchać? A ona mówi, pan się nie martwi, ona w domu gorsze rzeczy słyszy. W sensie, że co, Mein Kampf jej na dobranoc sprzedacie, czy o co tu chodzi? Co to musi być za rodzina? Oni pewnie biorą tę dziewczynkę na galę MMA, jak podchodzi organizator, mówi, no drodzy państwo, tu się będą po ryjach napierdalać, to nie jest miejsce dla dziecka. To ojciec wstaje i mówi, pan się nie martwi, ona to mu gorsze rzeczy widzi, tak? Żona potwierdzi. Taka typowa śląska rodzina. Lubię płynne przejścia, więc robimy płynne przejście, bo jak dzieci, to i gry. To i gry. Ja bardzo lubię gry. Mamy graczy na sali, zróbcie hałas. Bardzo lubię. No napierdalam w grę, jak głupi, no bo mi ojciec kompa kupił, no to co, nie będę grał, nie? Uwielbiam gry. Poszedłem teraz nawet na specjalne studia o nazwie Humanistyka drugiej generacji, badanie i projektowanie gier. Tam są 7 lat młodsze dzbany ode mnie, które całe życie spędziły przed kompem. Jak ja tam poszedłem, mówię, jak ja im powiem przecież, że można mieć dziewczynę i regularnie ruchać, to mnie szamanem nazwą. Ja z nimi gram w gry logiczne w stylu ziomuś. Skoro jestem 7 lat starszy, to kiedy ja szedłem do pierwszej komunii, to ty uczyłeś się chodzić, tak? No. Czyli, kiedy ty szedłeś do pierwszej komunii, to ja już miałem pierwszą dziewczynę i coś tam z panca strzeliłem. Uczy mnie mistrza. Naprawdę, nie trudno zaimponować. A ja uwielbiam grać w gry, lubię ten dreszczyk rywalizacji, troszeczkę lubię tego trochę hazardu. Jak nauczycielka w szkole miała takie zdanie, że no i co ja mam ci teraz wstawić, to mówiłem, a weź kostką rzuć. Co wypadnie, to moje jedyneczki przerzucamy, co? Jak jadę samochodem, to się ścigam, stoję na światach, mi się Need for Speed włącza. Chuj w to, że ta babcia, która idzie obok mnie, wie, że ścigam się z nią. Ja z piskiem opon odjeżdżam, pokazuję jej fakt, jestem królem szos po prostu. Nie ma lepszego uczucia w życiu, niż jak po ciężkim dniu wejdziesz do domu, odpalisz konsolę i rozkurwisz 12-latka w FIFA. O Jezu! Jakie to, a jak mu po wszystkim napiszesz, co mu z matką robisz? Ojej! Jakie to jest super! Ja kiedyś w Wiedźmina grałem tak dużo, że jak wchodziłem do żabki, to mi się opcje dialogowe włączały. Kasierka mnie pytała, co podać, a ja w głowie słyszałem, użyj czaru i przekonaj ją, żeby oddała towary za darmo. Albo spójrz na nią, będzie potrzebny miecz na potwory. A
Gry są mega spoko, polecam wam grać. I teraz będzie ten ciekawy segment dla mnie. Bo gry służą nam, tak jak inne dobra kultury szeroko pojętej, służą nam do poprawiania humoru. A każdy z nas ma w życiu chociaż jeden zły dzień. Chociaż jeden dzień, kiedy wszystko się wali. Ktoś z was miał ostatnio jakiś zły dzień? Dzisiaj tu. Wszystko było spoko, ale na stand-up przyszłam. Przejebałam hajs w ogóle. Ktoś chce się podzielić swoim złym dniem? Nie, tu mamy ankietera. On na wejściu zrobił takie, przepraszam, pan Jakub będzie pytał o zły dzień. Czy chce pan coś mówić może? No to na chuj się będziemy wszyscy zgłaszać, odpowiem za wszystko. Okej, okay. Nie mówcie o złych dniach, ja opowiem wam o swoim. Taka ciekawostka, wiecie co trzeba zrobić w Białymstoku, żeby mieć zły dzień? Obudzić się w Białymstoku, jakby to wystarczy. A ja opowiem wam o moim. Bo nie zawsze jest tak jak dzisiaj. W sensie dzisiaj jest rewelacyjnie. Jestem w Bydgoszczy, w moim rodzinnym mieście. Mamy tu ponad 100 osób. Jest wykurwiście, naprawdę. A nie zawsze jest tak jak dziś. Wy nas widzicie na scenie, na YouTubie. Widzicie nas, kiedy próbujemy was rozbawić, kiedy próbujemy was rozśmieszyć, być tymi śmieszkami, za których zapłaciliście albo i nie. A nie zawsze jest tak jak dzisiaj. Czasami gramy mega chujowe występy. Czasami gramy też tak zwane firmówki. Zazwyczaj są spoko, to są takie imprezy, że ktoś nas wynajmuje na prywatną imprezę, żebyśmy bawili towarzystwo. Ja w zeszłym roku taką grałem, jechałem 7 godzin samochodem. Więc przyjechałem mega zmęczony. I chciałem wytrzesać z siebie trochę energii, więc podchodzę do organizatora, mówię: dzień dobry, proszę pana, ja dzisiaj będę występować, a tak w ogóle to czemu stand-up? A on: bo kurwy były za drogie. Taka ciekawostka, mało jest pytań, na które dobrą odpowiedzią jest: bo kurwy były za drogie. Tato, czemu jesteś z mamą już tyle lat? Panie pośle, czemu na delegację do Radomia poszły 2 miliony? Pani Halino, zostaje pani naszą nową księgową. O mój Boże, czemu ja? Bo kurwy były za drogie, ma sens tylko i wyłącznie, jeśli przyszły pan młody po swoim wieczorze kawalerskim mówi: chłopaki, czemu całą noc graliśmy w Chińczyka? To jest jedyna sytuacja, gdzie no ziomuś, kurwy były za drogie. Ma jakąkolwiek rację bytu, więc ja już wiedziałem, że nie będzie dobrze. Jak się okazało, grałem dla 15 pijanych typów. Oni, to były urodziny jednego z nich, oni mieli absolutnie wyjebane w to, że ja tam jestem. Wychodzę na scenę, oni gadają między sobą, wypili 3 flaszki, chcą wypić 3 kolejne, jeden robi jakiś pojebany tik z ryjem. Ja mówię, a on... Ja sobie myślę, nie patrz na niego. Siadę, zwierz do niepełnosprawnego, ci nie zapłacą, nie? Więc staram się na niego nie patrzeć i mówić dalej. Oni gadają między sobą, nie kumają, kiedy wprowadzeni w żart, nie śmieją się na puentach. On robi kombo z tym ryjem. Ja mówię, a on... Ja sobie myślę, no mordę mu zresetowałem. Przywróciłem typowi kniapy do ustawień fabrycznych, no. I nie wytrzymałem i mówi do niego: ziomuś, co się stało? O co chodzi? Kto się skrzywdził? A on wstaje i mówi: aha, czyli wódeczka. I wychodzi. I 14 typów wstaje i idzie za nim, bo to był jebany jubilat. Byłem jego niespodzianką. I ja po tej imprezie czułem się mega źle. Zastanawiałem się, czy to jest to, co ja chcę robić w życiu. Żeby was lepiej wprowadzić w sytuację, 1,5 roku temu postanowiłem, że rezygnuję ze stałej pracy, w której miałem fajny hajs, spoko perspektywy awansu, polecam KFC wszystkim. McDonalda polecam. Że rezygnuję ze stałej pracy, żeby robić stand-up. Żeby żyć moim marzeniem. Taka ciekawostka, jak mówisz twojej dziewczynie: kochanie, jebać wypłaty, będę żył od grania do grania. To ona z tyłu głowy ma: aha, ślub na śmietniku. I po tym występie czułem się mega źle, więc postanowiłem zadzwonić do mojej dziewczyny i jej o tym opowiedzieć. I ona odbiera i mówi: Kuba, ja słyszę, że coś jest nie tak. Ale ja to w sumie nie wiem, czy chcę, żebyśmy byli razem. Więc mówię: kochanie, muszko skarbie słoneczko, no to wykurwisty moment wybrałam.
to może dziś wiedz, że chcę, a skurwisz mnie, jak wrócę. I nie chciała, nie chciała. Więc weszliśmy w tę rozmowę, którą część z was może kojarzy. Kiedy ona mówi, odchodzę. Więc ja mówię, błagam, nie odchodź. Więc ona mówi, to musisz dla mnie się zmienić. Więc ja mówię, sama się kurwa zmień. Więc ona mówi, no to ja odchodzę. I ta rozmowa trwa całą noc. Spałem tylko godzinę. Po tej godzinie snu wsiadłem w samochód i pojechałem na kolejny występ. Teraz będzie dziwna część, ale bardzo szczera. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Bo większość z was nie ma pojęcia, jak ważne jest to, że dzisiaj tutaj jesteście. Dla nas. Dla występujących. To, że jesteście tutaj dzisiaj, jest najważniejszą częścią mojego dnia. Ja dzisiaj nie zrobiłem nic produktywnego. Wstałem o 12, zwaliłem konia, jestem tutaj, nie? To jest wasz moja możliwość. To, że występuję wieczorem dla was, nadaje mojemu dniu sens. I kiedy jechałem na ten występ, czekało tam na mnie 200 osób. 200 osób! Wiecie, ile to jest? To jest prawie tyle, co tutaj. Mam na myśli Bydgoszcz oczywiście. Kiedy zaczynałem robić stand-up 4 lata temu, nie myślałem, że na mój występ przyjdą 4. Tam czekało 200, tutaj mamy 100. To jest jebane spełnione marzenie każdego występującego. A ja pojechałem na ten występ, siedziałem w kiblu i kminiłem. Za chuj tam nie wychodzę. Nie ma takiej opcji, żebym robił dzisiaj stand-up. Nie! A potem sobie pomyślałem, że jeśli nie wyjdę na scenę, to zapłacę gigantyczną karę, więc róbmy komedię! I wychodzę, idzie fantastycznie. Rewelacja. Oni się dobrze bawią, ja się dobrze bawię. Nie istnieje nic, co się dzieje za drzwiami. Jestem tylko ja i publiczność w naszej małej, szklanej kuli. Do pewnego momentu w moim programie, gdzie mówiłem, że jestem w związku, tam zrobiłem coś w stylu: no, od roku mam też dziewczynę. Chociaż w sumie to chyba już nie mam, bo mnie wczoraj zostawiła. I się zaciąłem. Odwaliłem coś takiego na scenie, się zaciąłem, pisałem ten materiał, mówiłem go dziesiątki razy i nie wiedziałem, co mam powiedzieć dalej. Patrzę na publiczność, oni mieli minę w stylu: Kuba, bo teraz było fajnie, ale jeśli tutaj był jakiś żart, to my za chuj nie łapiemy. I w pewnym momencie, kiedy ja stałem i zastanawiałem się, co ja mam teraz zrobić, oni zaczęli klaskać. Ja tak kminię, kurwa, co to za oklaski? Ich to nie powinno być. Czy to są brawa w stylu? No, zajebistą decyzję laska podjęła. Brawa dla niej. I dla mnie czas zwolnił. Zacząłem myśleć o tym, co się dzieje. I pomyślałem sobie wtedy, że mam ogromne szczęście, bo mogę robić w życiu to, co kocham. Coś, co wydaje się prozaiczne i o czym zapominam na co dzień, a wbrew pozorom nie jest dane wszystkim. Kto z was ma coś, co kocha robić w życiu? Ręka w górę. Kto nie ma? A kto ma wyjebane w podnoszenie rąk w górę? No tak myślałem, Bydgoszcz. Moi ludzie, to jest to miasto. Dla mnie, dla wszystkich, którzy dzisiaj występowali, tym czymś jest stand-up. Jest naszą pasją, miłością, naszym uzależnieniem, jest naszą pracą. Jesteśmy w stanie przejechać dowolną ilość kilometrów, byleby tylko wyjść na scenę. To jest nasz pierdolony narkotyk. I kiedy oni klaskali, ja o tym wszystkim myślałem i pomyślałem sobie wtedy, że chciałbym tego życzyć wam, mojej publiczności. Żebyście robili w życiu to, co naprawdę kochacie, bo nawet jeśli będziecie mieli chujowy dzień, będziecie mieli problemy w pracy, w związku, to ta jedna rzecz, którą kochacie w życiu robić, może wam pomóc przez to przejść i zabrać was w niewiarygodną przygodę, tak jak zabrała mnie. I wiem, że brzmi to jak truizm, ale jeśli jest jedna rzecz, która ma sens w tym wszystkim, co ja dzisiaj pierdolę, to po prostu róbcie to, co naprawdę kochacie. Wasze zdrowie.
Kiedy oni klaskali, a ja o tym wszystkim myślałem, spojrzałem na publiczność i w pierwszym rzędzie siedział jeden typ, który nie klaskał. I mnie wkurwił. Słuchaj do niego, ziomuś, czemu nie klaszczesz? On mówi, bo ja nie wiem, co ja tutaj robię. Ja mówię, to po co przylazłeś? Bo kurwy były za mną. I na sam koniec, bo wiem, że część z was dostała coś, czego się nie spodziewała. Ktoś może sobie teraz pomyśleć, kurwa, to był stand-up, czy najdziwniejsza sesja terapeutyczna w moim życiu. Ktoś inny może pomyśleć, no było dużo uruchania matki, ktoś musi pogadać z Freudem. Ktoś jeszcze inny może pomyśleć, a gdzie kutasy? Liczyłem na więcej kutasów. Brakowało mi tutaj kutasów. I wiem, że mówiłem o trudnych rzeczach, o osobistych rzeczach, o byciu porzuconym przez bliskie mi osoby. I chciałem was zostawić z jakąś radą, bo kiedy zostawia cię kobieta, którą kochasz, wpadasz w fazę pojebanej tęsknoty, myślenia o niej, sprawdzania Facebooka, żeby zobaczyć, czy to nowy kunas się już nie pojawił, to żart dla tych, którym brakowało. I jeśli masz paczkę kumpli, jeden z nich da ci genialną radę, którą ja chcę wam przekazać. Ziomuś, zwal sobie i przestaniesz o niej myśleć. A w przypadku dziewczyn to pieroga pomacuj. Jak zostawi cię ktoś, kogo kochasz, zwal sobie i przestaniesz o nim myśleć. Wspaniała rada. I taka ciekawostka, bo wczoraj sprawdzałem. Jak zostawi cię ojciec, nie działa. Dzięki wielkie, to było ode mnie. Jakub Poczęty, a to była ciekawostka. Nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje nam. Jebańce się.